już kolejna odsłona programu Karetką na ratunek. W tym odcinku przedstawimy historię chłopca, który w szkole złamał nogę. Załoga karetki ratunkowej z lekarzem na pokładzie jedzie do wtórku. Muszą szybko pokonać 5-kilometrową trasę. Warunki drogowe są dość trudne z powodu opadów deszczu. Telefonicznie zgłoszono złamanie otwarte nogi. Może występować duże krwawienie z powodu uszkodzenia żył. Tym samym pomoc lekarska musi jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanego. Nie jest to proste ze względu na brak reakcji niektórych kierowców, którzy nie dostrzegają w porę jadącego na sygnale ambulansu. Kuriozalnym przypadkiem tego wyjazdu jest wjeżdżająca śmieciarka na jedną z posesji. Przed kierowcą kolejna stresująca sytuacja. Samochód jadący z przeciwka prawidłowo zjechał na pobocze. Jednakże samochód ciężarowy, który trzeba wyprzedzić, dojeżdża do zakrętu. Autodostawcze nie hamuje. Kierowca ambulansu podejmuje ryzyko i z zachowaniem ostrożności wyprzedza zawali drogę. Na szczęście nikt nie jechał z naprzeciwka. Po chwili docieramy na miejsce. Załoga karetki śpieszy na pierwsze piętro, dokąd przeniesiono chłopca z urazem. Rannego położono na szkolnym łóżku. Przez odzież wyraźnie widać odgiętą kość. Uczeń jest w szoku i nie odczuwa jeszcze bólu. Okazało się, że nie ma otwartego złamania i tym samym krwawienia. Do urazu doszło w niecodziennych okolicznościach. Jeden z kolegów poszkodowanego zamknął się w kabinie toaletowej. Nasz bohater próbował wejść do środka nad drzwiami. W tym samym momencie do sanitariatu wszedł pan Jasiu, szkolny woźny. Nasz bohater przestraszył się. Nieszczęśliwie spadł na lewą nogę i złamał kość podudzia. Po wstępnych oględzinach urazu nogę trzeba włożyć w tak zwane szyny. Chłopcu założono wenflon, przez który zostaną podane dożylnie środki farmakologiczne. Chłopiec został przewieziony do Ostrowskiego Szpitala, gdzie wykonano mu zdjęcie rentgenowskie i poddano dalszemu leczeniu. Mieliśmy do czynienia z przypadkiem urazu u dziecka w szkole. Był to uraz w stawie skokowym. W takim przypadku nasze działanie polega na zabezpieczeniu złamania, unieruchomieniu tego złamania, podanie leków przeciwbólowych i bezpiecznym, w miarę mało urazowym transporcie dziecka do szpitala. Do końca roku szkolnego już chyba nie pójdziesz. Szkoda, nie? A po świadectwo to kto nie pójdzie? No zobaczymy, no może kule jakieś i może jakieś dojdziesz. Po świadectwo? Mama cię dowiezie. Przywiezie cię do szkoły, odbierzesz sobie świadectwo. Musisz rysować rysunki. Chyba będę nikomu cię drapał po nóżach. O. To jakie lekcje ciągnęły dzisiaj? Polski, historia i wychowanie do życia w ogóle. Jaki sprawdzian miałeś na dzisiaj? Tak. To cię ominął? Czy już miałeś od rana? Nie, jeszcze nie. Dwa. No i co teraz? Nie wiem. Należy minimalizować zbędne ruchy. Oczywiście należy usunąć miejsce potencjalnie niebezpiecznego, starać się zabezpieczyć, jeśli są jakieś krwawienia, większe tamować, zabezpieczyć rany, starać się unieruchomić tą kończynę, jeśli jest to możliwe, jeśli mamy czym to zrobić i oczywiście jak najmniej starać się to zbędnie poruszać uszkodzoną kończyną, ewentualnie obłożyć lodem, jeśli jest taka możliwość, żeby trochę przeciwbólowo zadziałać, uspokoić chorego, no i wezwać pogotowie w miarę dokładnie określając, co się stało i miejsce zgłoszenia. W następnym odcinku pokażemy uczennicę, która zasłabła w szkole.